No, jest metro. I to jest ten bar. A jest bar, ale mamy poczekaj, bo tu jest klucz. Jeszcze w prawo jakieś przejście. Nie wiem, czy właśnie tu iść, czy nie. Nie poczekaj. Wiem. Czy tam coś w ogóle jest? O kurde, tu jest kamera zmieniona. Czy to jest jakiś nowy level, jak tam pójdę? Wow! Nie wiem. Ja się nie, boję. Tam jest ściana. Niewidzialna ściana. Aha! Nie da się przejść. Nie da się przejść. Dobra, Jezu, już się przestraszyłem, że będą jakieś powroty potem do leveli poprzednich, to bym padł. Jezu. Dobra, no to idziemy tu. A gdzie ci policjanci wspomniani? Nie wiem, może tam w środku metra siedzą. Ej, to jest takie a la Cafe Metro w sumie. Z Angel of Darkness. Czekaj. To co, wchodzimy tam do środka, czy najpierw meterko na dole? Patrzę na to metro, ale tam nic nie widzę. Dobra, idziemy najpierw do baru się nachlać. No w sumie mamy klucz, więc... Idziemy się napić. Tak. O, w ogóle to jest rozpiska, co ile kosztuje. Tam jest, Boże, jest tam Lara Croft, nie będę płacić. Co to ma być? Poza tym my się w sumie włamujemy, nie? No. Ej, tu jest druga dziurka na klucz. W środku. Oh, a widzę, i też czerwona. Okej. Okay. Dobra, ja chcę alkohol, lejem WD. Boże, tak z grubej rury? Oczywiście. Może od razu spirytus. Boże, aż ochrypłem. To chyba z braku picia. Czekaj, bo to jest jedna drzwi, ale te drugie chyba można będzie otworzyć. A, bo mają klameczkę chyba. A, ona z buta oczywiście. Ej, to jest toaleta. Męska czy damska? Nie wiem. Jest kibelek. Coś tu jest? No chyba coś musi być. Może coś z sedesu? Jakiś mikro, jakiś ten kibel. No, no ale biorąc pod uwagę, że Lara jest, wiesz, jednak... No fakt. Takich rozmiarów, no ale to co, tak pasuje. Co w tym kiblu? Nic no tu nie ma. No właśnie, ej, to jest dziwne. Chyba, że tu trzeba wrócić z pistoletami, coś postrzelać, czy coś. Czy da się tu... Taka to jest rolka papieru? Nie, tu się nic nie da zrobić. Może ścianę za kiblem? Nie. Ej, to jest... Dewastujemy kibel. To jest dziwne, nic tu nie ma. No jakiś, powiem ci, nie mogę nawet stąd wejść. Ale tu musi coś być, bo przecież klucz zdobyliśmy z tego miejsca. Może ten... Chyba, że jeszcze nam czegoś brakuje, bo to jest ta kolejna no właśnie, dziurka. Właśnie, ale to pewnie otworzy tą drugą drogę. Te drzwi tu kolejne. Oh my god. Nic tu nie ma. Jezus, co za lipa. Maria. Ja ci mówię, że tu trzeba wódę polać i tyle. To próbuj. Nie no, nie działa niestety. A ty. A przy tych tutaj stolikach, bo tu mogą być, wiesz, takie mało widoczne rzeczy czasami. Ja tu próbuję się obsłużyć. Jak coś będzie jak coś będzie leżało na ziemi, to wiesz, też możemy nie zauważyć. Wiesz co, przy tych szafkach z alkoholem, to Lara próbuje wskoczyć do góry, chociaż nie da się. Tam jest klapa na górze. Jest, masz rację. I co za tą rączkę wystarczy skoczyć i się otwiera? Czekaj, właśnie nie wiem. O, tak, tylko trzeba się odpowiednio ustawić przodem do tego. Jezu, jaka ty jesteś postrzegająca. Ale ja tego najpierw nie zauważyłam, tylko klikałam kontrolem najpierw na wszystkie szafki dookoła, nie? Dobra, ty już się nie przyznawaj, mów, że to jest twój geniusz. No, no. Tak samo jak z tymi drzwiami, które nie chcą otworzyć. O, matko lol. Wow. Bo ja już chciałem stąd... No ja też. Tylko to jest na lewo, czy prosto? Ale nie, na lewo nic chyba nie ma. Chociaż wiesz co, ja to no sprawdzę, właśnie. Bo czasami mówimy, że nic nie ma, a potem się okazuje, że... Nie, chyba nic. Dobra, to ja. Dla mnie nic nie widzę. Złożę na dół. Okej, jesteśmy za tymi drzwiami chyba, które są zamknięte. To ciekawe, co ten klucz otworzy. O, tu jest jakiś magazyn. A da się je z tej strony otworzyć jakoś? Nie próbowałam, zobacz. Nie, nie da się. O, tu jest apteczka. Na innej szafce. A te drzwi też nie. Już tam biegnę. Jezu, ile tych szafek tu w ogóle jest. A, bo ona może podnosić tylko tak, jak jest ten przedmiot, tak nagnicza. Znaczy tak, dobra. Niekoniecznie, bo tam niektóre nie widać. Aha, różnie. Tych amunicji na przykład za bardzo nie widać. O, tu jest ten jerrycan. Będziemy mogli sobie napełnić fuelem. Do paliwa. Mhm. No tak, dobra, 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 dobra. I jeszcze coś jest? Jeszcze flary, okej. Okay. Otworzyły się drzwi, jak wzięliśmy... kanistę. Wow! Coś wyskakuje? Jakiś policjant? Oh, fuck.
Oh shit! I coś w dzienniku jest, znowu. Oh shit! A my nie mamy broni. No właśnie, czekaj. Ten policjant za barem obserwuje restaurację i jest uzbrojony. Muszę znaleźć drogę do wyjścia, żeby tam cicho wyjść po prostu. Znaczy, musi znaleźć... Sposób aha, na, tak, rozwiązanie. No, sposób na tak. ciche obejście. Żeby się go pozbyć po cichu. No może jakoś za jego plecami będziemy mogli go ten... Kurczę, nie wiem. A, tak jak w piątce. Tak było z tym kucharzem na statku. No, tylko... Ale to byśmy musieli wrócić z tym szybem wentylacyjnym. No chyba, właśnie, bo żeby tutaj tam za będzie nim wyskoczyć. Widać. No. No to ja bym tym szybem poszedł. Da się w ogóle? Gdzie on jest? Da się, ja skoczyłam. Ja wszystko tam widać. Przy tych drzwiach do góry się rozejrzyj. A, tu jest. No, tylko ja nie wiem, gdzie on stoi tam. No, ja, za barem pod, jakoś. Pod nami centralnie. Nie z tej strony, Laro. Jezu, ja go widzę gdzieś tu. LOL! Co? Skoczyłem na dół, on się na mnie patrzy centralnie, aha. Ja stoję tyłem plecami i on we mnie nie strzela. Okej. Okay. Nie no, musisz zobaczyć, no bo padniesz po prostu. Dlaczego on był odwrócony w moją stronę? Nie wiem, ale ja skoczyłam mu na głowę i on, że tak powiem, padł i zostawił klucz. No super, więc to ja mu nie skoczyłem mu na głowę, tylko skoczyłem mu... nie wiem. Nie wiem! Oh my god. No bo ja myślałem, że trzeba go zejść od tyłu. No ja też, ale to po prostu schodząc wcisnęłam, jak Lara kucała, alt, nie? I ona robi ten przewrót taki. A, no to super, ja tyłem skoczyłem, nagle się odwracam, a tu hello, motherfucker. To pewnie dlatego nie zadziałało, bo on, Lara od razu, wiesz, skoczyła mu na głowę i on padł. A, okej, okay, dobra. Oh my god. Dobra, teraz mi zadziałało. Ja pierdzielę, jakie mam przygody. No. Ej, ale fajne rozwiązanie. No, fajne. I podoba mi się też ten dziennik, że Lara tak na bieżąco coś komentuje. Dobra, to co? No, otwieram. Aha, bo zamknięte były drzwi do baru. Bo nam zamknął pewnie, wszedł i zamknął. To teraz mamy wyjście. A, to niegodziwiec. Dobra. Ale dobra, to co? Teraz... Wchodzimy jeszcze do tego metra, czy już idziemy... Możemy spróbować zajrzeć paliwko tam, chociaż... Dobra, to ja zapisałem na wszelki wypadek. Ja też zapiszę. To jakieś śmieci, mapa metra. O, hamburger! McDonald's! What? Gdzie? To zaraz przy wejściu, jak zejdziesz po lewej. A jest hamburger! O, Big Macek. Niam, niam. Niam, niam, chcę też. Tickets tu jest napis. Ja tu widzę kole chyba jakąś. Jakiś automat. Kole też chcę. W ogóle zestaw Big Mac najlepszy. No, tickets. Kupony są tak swoją drogą. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Okej, okay, tu się nie dostaniemy, potrzebujemy biletu. To są takie bramki jak w Tomb Raider 3 w Londynie. Aha, a to jest po pamiętasz? Obu stronach? Zejście? To znaczy, nie wiem, po jednej stronie na razie sprawdziłem, po prawej. Po lewej, a po lewej? Jest amunicja, więc okay. Muszę sobie tam zejść. Idę, dobra, widzę. A nawet dwie są. Dwie? Sztuki. To ja drugiej nie widziałam, czekaj. Jedna przy hamburgerze, a druga tam na samym końcu. Przy hamburgerze. A tu? Gdzie w rogu przy hamburgerze. Dobra. To ja tą przy hamburgerze wzięłam, ale tą drugą nie wzięłam. A, okej. Okay. No jeszcze sobie zobacz tam po prawej, ale no tu musimy mieć bilety ewidentnie. No tak, racja. Bramki. Tylko jak dostać te bilety, to nie mam pojęcia. No to pewnie dojdziemy do tego. To jest w ogóle automat taki, żeby dostać kole. No, to mówiłam o tym. Aha, to o ej, tym czekaj, mówiłaś. Tu są. Myślałem, że gdzieś kole zobaczyłaś. Tu są bilety chyba. Jest taka budka. A, widzę! Tylko, że widzę, nie mamy widzę, pieniędzy widzę, do tego chyba. No, potrzebujemy kasiory. No. Mogliśmy temu policjantowi przetrzepać kieszenie. No właśnie. To jest skandal. Dobra, teraz gdzie było to fuel? O Boże, nie wiem. Poczekaj, do fuel otwieraliśmy coś sobie? Nie, otwieraliśmy do... Do czegoś otwieraliśmy te czy drzwi to nie było dołu, tam przy hotelu dostać. Zaraz na samym początku? Chyba gdzieś się skakało, gdzieś się wchodzi... Wiem! To było tam, gdzie rozwaliliśmy nogą tą taką teksturę ściany. I to było w jakiejś piwnicy. Ja się wracam gdzieś do początku.
Wiem, to było tutaj naprzeciwko samochodu takiego, co poszliśmy w dół schodkami. Aha, tu. Dobra. No i tam jest taki magazynek, dobra, i tam zdobyliśmy chyba właśnie amunicję. Ogarniam. I ona się tu zacinała nam. O, nie blokuj się na pudłach. No, na razie idzie sprawnie. Boże, jak te poziomy... No, na razie idzie sprawnie, ale jak te poziomy będą takie długie, to masakra. Opaj mi tam. W ogóle nie wiedziałem, że Lara ma ten ruch tutaj, że do przodu zeskakuje. Aha, tym altem. Ci powiedzieć w sumie, bo był napisany w pliku. Okej. Okay. No tam było jeszcze parę ruchów, ale wydaje mi się, że nie wiem, wszystkie takie typu właśnie jakieś skakanie chyba z krawędzi czy coś, nie wiem. Już nie pamiętam dokładnie. Hmm. Ale to chyba no dobra, ja wypełniłem. Tak. Ten kanister. I mam jeszcze, że jest 3 litro. No. Okej. Okay. Dobra, to może zanim pójdziemy dalej, to możemy zrobić cięcie na chwilę. Dobra, ja tylko wyjdę z tej dziurki, bo właśnie się czołgam. Okej. Okay. I już. Dobra, możemy robić dobra. Cięcie. Dobra, to zaraz wracamy. Jesteśmy z powrotem. Jej! Dobra, tak. Lecimy dalej z naszym kanistrem. Tak. Teraz... W ogóle gdzie ona go sobie wsadziła, jestem ciekaw. Do tego super małego plecaczka, no jak myślisz? Boże, gdzie to było? Prawo, nie? Wiesz co, nie mam bladego pojęcia. Dobra, kojarzę. Prawo i tu było rozwidlenie na metro i na prawo, czyli znowu prawo i teraz tą uliczkę na lewo. Od razu. Okej. Okay. I teraz prosto cały czas, tak, mijamy drzwi z schodem. Już? Bo ja wyszłam z tego... Czekaj... Z tego miejsca i co? I tak, poszłam... i na prawo. Na prawo, no i co? I... I potem znów na prawo. Czekaj. I od razu na lewo. Teraz pierwszą ja już zgubiłam uliczkę. To miejsce, z którego wyszłam. Ja pierniczę. Dobra, czekaj. Już moja orientacja w terenie. Dobra, prawo. Tak. I potem znowu znów prawo. Prawo i od razu lewo. Aha, tu. I tu jest kosz, mijasz ten kosz, po lewej masz te drzwi z kodem. No. Idziesz prosto, 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 prosto i tutaj za tym wózkiem widłowym całym. Aha. Tu były te drzwi. Ach, jednak pamiętam. Aha. To dobrze, bo ja bym się tu 3 razy zapętliła. Dobra, fuel to jest tu chyba, tak? No chyba tak, i tu. Fuel tank. Ale ona nie chce kontrolem, to trzeba chyba... Może tak... I ona mówi no. A nie, dobra. Nie, już. Nie zadziałało. Przestraszyłem się, że coś nie tak. Okej, okay. Czy to nam otworzyło ten przycisk do tego? Tak. Mhm. Dobra. Na wszelki czekaj, wypadek zapiszę. No zapis. Coś tu wybuchnie, ja to czuję. No. Klapa się podniosła. Okej. Okay. Ale gdzie? No właśnie. What the fuck? To jest ta klapa, o której ty wspomniałaś tam kiedyś? Wydaje mi się, była... że nie, bo ona była taka przykryta, a tamta była odkryta. Oh fucking god. No tak to teraz poszukiwanie klapy. Tak mi się wydaje. Też, nie wiem, no możemy sprawdzić tam, bo to było przy garażu, więc... Tu a, się podniosła. Nie. Jak wyjdziesz, to no. Spójrz na lewo i do góry, tam przy tym drzewie. Na lewo i do góry. Jak jest to drzewo, to... Jakby, no, na budynku tam. Taka wnęka jest. No, ale my... A, tu! Okej, okay, dobra, widzę. Tylko jak tu teraz się dostać? Ale to byśmy musieli mieć chyba ten... O Boże, ten kosz przesunięty tutaj pod to. Myślisz, że kosz? No, ale jak tam inaczej? Nie wiem. Bo, ale ta rura blokuje, to jest najgorsze. No, ale nie. Chyba, że musimy się dostać do tego budynku tutaj na kod i tam na górze masz balkon. A, no. Są balkony. I z tych balkonów może tych jakoś balkonów. Tam. Ale to w sumie nie mamy teraz do roboty za bardzo, bo ja nie wiem co no dalej. No właśnie, ale tu obok tego balkonu jest jeszcze drugi balkon. Czy on tylko się prowadzi? Może to albo tak balkonami faktycznie... trzeba. Tak, ewentualnie pamiętasz, jakbyśmy tam na górze w tej dziurce, przy której nie mieliśmy pojęcia co zrobić,
Może tam jakoś teraz na rączkach, może tam jest jakaś niewidzialna krawędź, nie wiem. Bo to jest tam obok zaraz ta dziura. W rogu. Pamiętasz ją? Nie. Przy tym drzewie. Aha. W samym rogu, przy drzewie, jest tam kolejna druga dziura na górze. Czekaj, wrócę się tam, bo szłam za balkonami. Aha, w sensie ta, którą no, żeśmy ta, taka, szli? Tak, aha. Dokładnie. Mhm. I może tam jakoś opuścić się na rękach z niej i tam jest jakaś niewidzialna krawędź? Nie wiem. No może. Może chodźmy tam zobaczyć. No właśnie teraz próbuję tam skoczyć, tylko to są te beznadziejne skoki tu. No. Te po tych skrzynkach. Jezus, dobra, udało się. Teraz tu. No i nie wiem, może najpierw zapiszę sobie, bo tu wskoczyłem i teraz zaryzykuję. Nie, nie ma tu niewidzialnej krawędzi. Aha. No ale po coś ta dziura jest, może jakoś... Kurczę, na tą drugą stronę by się dało dostać. Ale jak? Bo do tyłu ona nie skoczy, rozumiem. Nie no, do tyłu nie ma nawet opcji. Tutaj ona się też nie łapie niczego. What the fuck? A my tutaj byliśmy w ogóle na tym podwórzu? Weź zeskocz tu na dół. Na jakim podwórzu? Z drugiej strony. No, aha. Idź w tą dziurę i zeskocz z drugiej strony na dół. Przecież my tu nie byliśmy. Okej. Okay. What the fuck? Ale z nas lamy. Tu jest w ogóle... Tu flary w ogóle leżą na podłodze i dlatego tak poznałem właśnie potem, że nas tu nie było. Oh my god. A tu trzeba zeskoczyć na dół i pewnie stąd dopiero gdzieś na górę się dostać tam. What the fuck? Tak, tylko zanim ja tam doskoczę, to minie 100 lat. A na którym etapie na jesteś? Na tym pierwszym. Ze skrzynki... Ale już po Monkey Swingu. Tak, po Monkey Swingu ze skrzynki na ten... No szłap się tam, Boże drogi. No tylko jakie mam widoki. Bub angle. No. Albo S angle. No. Wreszcie. Udało się, teraz dobra. Drugi. Ja w sumie i tak nie wiem, co tu zrobić za bardzo, więc... Chyba coś trzeba z tym koszem na śmieci, ale... O, ten już idzie sprawnie. Jeszcze jeden zapis. Dobra, ten kosz da się przesuwać. Nie safe, tutaj. Boat. Nie, droga. Ale co mi to da? Kurde. Gdzie teraz? No nie mogę w tą dziurę wskoczyć. Sakral. 100 lat później. O, oj, tam może zrobisz radę. Dało się. Nie! Jezu! Nie z tej strony, głupia baba! Jezu, przy tobie naprawdę na zawał no, może wejść. Sorry. Nie no, szczepuję. Może... Kurde, ale wiesz, zabawny jest ten kosz, bo on się przesuwa tylko przy ścianie. Nie da się go odsunąć od ściany. Może dlatego, że ma tak kółka zrobione, nie wiem. Możliwe, ale... Dobra, idę najpierw po flary. To jest. I tam jest jeszcze apteczka ze skrzynkami. Aha. Przy samochodzie. Okay. To jest ze samochodem, no właśnie, dziura, ja tego nie zauważyłem. Teraz patrzę. No fuck. Ja też teraz dopiero, jak podszedłem, to drugi raz. Może ten samochód da się przesunąć jak ciało. O, to spróbuj. Nie. Chyba nie. Okej, okay, tu jest przycisk. Boże, jak to będzie czasówka. O, matko. To ten kosz przesunąłeś, nawet nie wiem, co się tak? zadziało. To... Dokąd? W sumie nie wiem. Znaczy, przesuwałem sobie ten kosz, żeby zobaczyć, czy coś mi to da, ale nic mi to nie dało. Aha. Więc olałem kosz i poszedłem tutaj za samochód. Aha, i tam był przycisk? Tak, i był przycisk, tylko nie pokazało, co się stało. Może teraz będzie sens przesuwania tego kosza. Bo wtedy, wiesz, nigdzie nie mogłem go tak przesunąć, żebym mógł gdzieś doskoczyć. A teraz... No, idź tam. A, tu się podniosło, fajne. Okej. Okay. No taki podeścig się wysunął.
I teraz będziemy skakać po tych balkonach, o których wspominałaś. No to wszystko jasne. Tam mnie ciekawi, tamten balkon, bo tam może być jakiś secret, ale jak się tam dostać? Który? Jak już skoczysz na górę... Naprzeciwko? Albo jak skoczysz na skrzynkę, tak, to naprzeciwko jest taki oddalony balkon, ale nie wiem jak tam skoczyć, może jakaś niewidzialna krawędź czy coś? Jak tam są barierki, to będzie ciężko. A fakt, to też fakt. Może z jakiejś innej strony. Ewentualnie. No, o Boże, już widzę kolejne skoki. Ciężkie. Nie. Chyba trzeba poskoczyć na ten... No. I to jeszcze przez barierkę, pozdrawiam. O nie. 100 lat później. Nie, czekaj. Nie, złap się rączkami, jak już będziesz na tym zjeździe, no. Tyłem. Chciałabym tam dolecieć, wiesz? Dolecieć byś chciała? Aha, to na skrzynkę. No, oczywiście, że tak. Jestem Lara Croft, zasługuję na skrzydła. Dobra, i ten, jak już będziesz na tym podejście, to już ci powiem co dalej. Boże, ona mi trafia na samą krawędź i nie chce się złapać z tej krawędzi. Fuck. A, wiem, rozumiem. Kurde, co się z nią dzieje? Jakaś niereformowalna. No, nie mogę teraz odskoczyć do tyłu. Aha. Okej, no, teraz mi się udało. God damn you, kobieto. Czekaj, bo ja się też męczę. Spoko. Pomęczmy się razem. No! No. Tylko ja zapisuję w takich miejscach dziwnych, więc... Jak zwykle. No. O, dobra. Chwyciłam się. Dobra, i jak będziesz wchodzić do góry, to sobie zapisz od razu. Dobra, ja już widzę chyba, co trzeba będzie zrobić, ale... O Jezus no, Maria! No do tyłu musisz się obracać w powietrzu. No. Nie! Nie, nie jest takie ciężkie. Dobra. O Jezu, to są kolejne barierki, ja pierdzielę. Zapis, skończyły mi się. Apteczkę chyba widzę. Boże, mi się już dawno... Czekaj, już mam zapisów 22. No bierz tą apteczkę. O, dobra, uff. Oh shit, jak mam teraz to zrobić? Szkoda, że Lara nie potrafi w tym customie robić tak jak w Angel of Darkness. Jak się podchodziło do barierki, to na to ją tak przeskakiwała automatycznie. No, to było fajne. No, bo tutaj by się to przydało akurat. No, tak, racja. W tym miejscu, gdzie jest. No, widzę chyba. No. Okej. I teraz po skosie chyba za róg, nie? Tego budynku. A tam naprzeciwko? A tam naprzeciwko też jest podejrzane w sumie. No. Czekaj. Da się tam? Próbuję tam skoczyć. Nie. Troszeczkę brakuje. Minimalnie. Okay. Dobra, czyli teraz za róg budynku. Oh fuck! Okej, okay, spoko. Udało ci się? Z miejsca skakałaś? No. Tak prawie what? Przy ścianie. Jakim cudem królowi ta era się nie udało za pierwszym razem? O, dobra, mam. O nie! Ale padnę, jak my to robiliśmy wszystko na darmo, bo potrzebujemy tu klucza czy coś. No właśnie. To chyba bym normalnie pierdzielnął. Jak tu teraz to zrobić? A, z rozbiegu trzeba. No, chyba z rozbiegu, bo tam brakuje. Ja robię taki pół rozbieg w sumie. Tu są drzwi. Ej, nie mogę się tu dostać do środka. Mamy problem. Polipka. To tutaj nic... Tam jest jeszcze za rogiem kolejny balkon, ale... Tam w życiu się nie doskoczy. A na górze na dach? Nie wiem. Rogiem? A faktycznie, no. Oh no. Oh, ale nie no, po coś tutaj przyszliśmy. Ale bo to nawet nie wygląda jakby się zestrzeliwało no, z tymi pistoletami. Nie. Ale pewnie, wiesz, gdzieś był jakiś przycisk, który miał otworzyć może te drzwi. Chociaż to znaczy, okno? Wiesz co, to nie też wiem. Nie to też nie są chyba drzwi, bo... Chociaż... Bo drzwi się charakteryzują tym, że ona w niej jakby wbiega, jak mają się otworzyć, aha, nie? A no te tak jakby racja. Tutaj...
Też ona tu wbiega, ale tak jakby w te krzesło, nie wiem. Czekaj, 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 czekaj. Zobacz na biurko. Przypatrz się biurku. Tam jest level editor. Ale na kartce co jest napisane, przy klawiaturze, przy myszce. Przy myszce. Kod! No, teraz zauważyłem. 6013. O matko. Ej, ale jakie epickie! W życiu bym nie wpadł, że coś takiego może być w customie. No, ja też nie. Dobrze, że to zauważyłeś. No bo zauważyłem, co jakiś... Na początku szukałem, wiesz, tak po prostu, czy coś tam leży, nie? Jakiś klucz, czy coś, patrzę, kartka, a tam liczby. I od razu skojarzyłem z tym kodem. Oh, ale na przykład jak ktoś by tu przyszedł i nie widział wcześniej tych drzwi z kodem, to miałby problem. No. Bo ciężko byłoby mu na przykład, wiesz, ogarnąć, że to jest akurat do drzwi jakieś potrzebne. No. 6013. Jak teraz, jak stąd bezpiecznie zejść? Jezu, to jakbyśmy znali ten custom wcześniej, to moglibyśmy tego wszystkiego nie robić, tylko od razu iść do drzwi. No nie wiem, właśnie, zeskakujemy tak jakoś na dół, tu stąd? No bo chyba się nie da tu wrócić jakoś normalnie, niestety. Czy ja umrę? O, spadłem. Troszeczkę życia. Dobra, troszeczkę życia, no. Tam najwyżej. Boże, gdzie były teraz te drzwi? No, one... Mijaliśmy je dwukrotnie, pamiętam. Czekaj... Tu jest ta dziura. One były gdzieś przy tym wózku chyba widłowym. Bo pamiętam, że jak szliśmy do tego wózka, to mijaliśmy. Czekaj, tu jest metro. Gdzie był ten wózek? Boże, gdzieś przy metrze. Oh fucking god. W ogóle do tych budynków tak jakby się dało potem wejść, bo przez okna... Okej, okay, bo przez okna widać jakieś pomieszczenia tam czasami. No, to tak. Tutaj, tylko... przy schodkach? Dobra, masz? Mam. Okej. Okay. Mam. Bo nie wiedziałabym, jak to wytłumaczyć. Okej. I tak, 6 z... Muszę zapisać. O kurde, 8 mi się wpisało, lol. Kurde! Czekaj, jak to było? 6... Nie mogę tego wpisać. 6, 0, 0, 1. Ale dlaczego się nie za... Nic się nie dzieje. No ja kontrol naciskam. Aha! Dobra, teraz mi się wklepało co innego. A czy mi się potwierdza? Gwiazdką czy krzyżykiem? Chyba gwiazdką w Tomb Raiderze. Tak, dobra, otworzyłem. 0, 1, 1, 3. 3. Ale wiesz co, musimy, widzę, bardzo patrzeć pod kątem The Angel of Darkness, bo dużo jest takich nawiązań. No, prawda. O, tu są zamknięte drzwi. Tu jest przycisk pod schodami. Okej. Okay. Jak wejdziesz? Na czas, czy nie? Nie. Otwierają się chyba jakieś drzwi tu gdzieś niedaleko, bo słyszałem. A, te tutaj na parterze. Ale tu są jeszcze drzwi na klamkę. Dobra, i tu amunicja była obok. O, wzięłaś? Czekaj. Ej, ona nie walnęła ich skopa, wow. No, otworzyła klamką. Szaleństwo. O kurde, znowu kibel. No, i wanna. Czemu takie miniaturowe wszystko, Boże drogi. No właśnie nie wiem. Dobra, czekaj, make-upik tutaj przy I co usterku. Robi w ogóle łazienka na samym dole tego miejsca? Nie wiem. Ciekawe, czy wszyscy z niej korzystają. O Boże, mieszkańcy nie, tego bloku. Fuu. Dobra, wchodzę w te otwarte drzwi, tu jest apteczka czekaj, mała. Bo ja weszłam w pierwsze drzwi po prawej, jak weszłam na górę. W sensie te na dole. Aha, nie, bo na dole się otworzyły drzwi, jak nacisnąłeś przycisk. Ten pod schodami. Drugie. No dobra, to czekaj. Zobaczę co jest ale tutaj. Poczekaj, bo to jest... A to jest to wejście do tego mieszkania, gdzie był kod. Jest szafa. Która się nie da otworzyć. Tu jest apteczka i tu jest kolejny przycisk u mnie. Dobra, to ja tam zaraz... przyjdę. O, i podniosła się ta klapa, o której wspominałaś kiedyś tam. Na początku. No i tu więcej u mnie nic nie ma. Przyciski apteczka. Na górze jest duża apteczka w szafce i chyba tyle. Chyba, że czegoś nie widzę. Tam idę. O, tym razem to jest kopa. Boże, jaka tapeta na ścianach. No to w ogóle tak obskurnie, ble. W tej szafce tu? Nie w tej szafce. W tej szafce takiej szuflady, szuflady no. Dobra. Dobra, Boże, dobra, mam. Te drzwi tu. Tu jakaś mapa jest.
Gdzie ta mapa? W sensie tam na dole. A, tam na dole coś było, tak, tak, tak. Ale ja tam się nie przyglądałem za bardzo. Ja nie wiem. Nic, no, nic ja nie podziwiasz kunsztu jeszcze autora. Do me... Ja podziwiam... Lara. A ty byłaś tutaj dalej? No właśnie nie byłam jeszcze, bo wróciłam w tym drugim mieszkanku. Aha. Bo tutaj coś... What? Kasę mamy chyba. Na bilet. Okej, okay, czekaj. Idę. Lecę pędzę. Jakie łoże wow, małżeńskie. Jak to czerwono. No i wiesz, dark roomy. Czekaj, 1 euro. Ej, tu nawet jest zdjęcie Lary. Czy to jest twoje mieszkanie, Lara? Albo jakiś stalker trzyma twoje zdjęcia tutaj, lol. Bez kitu. Oh my god. Nie no, ona jest aż tak popularna, że wiesz. No. Dobra, to... Wiesz, co tu się dzieje w nocy pod kołderką? O mój Boże! Do tego zdjęcia! O nie, nie chciałam tego wiedzieć! Dobra, ta seria jest plus 18. Ta. Ze mną wszystkie serie są. No. Takie. Dobra, czekajcie. To teraz idziemy do metra kupić bilety, czy idziemy tam. Czy ta klapa, no właśnie, nie? Tą klapą. Ja bym poszedł może jeszcze tą do tej klapy, bo pewnie metro będzie na samym końcu, skoro to jest nasz cel podróży główny tutaj. No, tylko żeby się nie okazało, że tam potem potrzebujemy jakiegoś klucza, który jest w metrze. No, a z drugiej strony coś może być też w metrze, no właśnie. Co potrzebujemy tam, gdzie klapa, nie? Tylko gdzie ta klapa? To było przy garażu. To było gdzieś na samym początku, mi się no, bo wydaje. To był garaż. Ja się cofam... No, ja się cofam do początku.